Stał się postacią sławną w całej Polsce i w całej Europie. Stał się symbolem walki Polaków w Wielkopolsce, w Zaborze Pruskim o polskość tych ziem. 25 kwietnia 1937 roku zmarł Michał Drzymała, nieugięty wobec germanizacji. Michał Drzymała to polski chłop z Wielkopolski, który zamieszkał w cyrkowym wozie. To symbol walki Polaków z germanizacją. Michał Drzymała postanowił wieść zwyczajne, spokojne, wiejskie życie. No i w tym celu chciał spełnić swoje marzenie poprzez kupno działki i postawienie na tej działce domu dla swojej rodziny. Wielkopolska, w której większość stanowili Polacy, tak naprawdę miała być zgermanizowana przez Niemców. Czyniono wszelkie trudności Polakom na tych ziemiach. Największe działania przeciwko Polsce podejmowała tak zwana Hakata, która była organizacją do krzewienia Niemczyzny właśnie na tym terenie. W 1904 roku Drzymała kupił parcelę w miejscowości Kaisertroj. Polska nazwa tej miejscowości to Podgradowice, gdzie chciał zbudować dom. Niemcy jednak, aby utrudnić życie Polakom, dyskryminując Polaków, wykorzystywali przepisy administracyjne prawa budowlanego i odmawiali wydania zgody na zbudowanie domu. Kiedy złożył wniosek o postawienie domu, ten wniosek został odrzucony i Drzymała wziął się na sposób, to znaczy wykorzystał swoją inteligencję, postanowił zakupić wóz cyrkowy, używany, i w tym wozie osiedlił się wraz ze swoją rodziną. Chciał wieść życie zwyczajne. Władze pruskie bardzo szybko zaczęły czynić mu trudności, mówiąc o tym, że ten wóz nie może stać w tym samym miejscu przez dłużej niż 24 godziny. W związku z tym Drzymała przesuwał ten wóz o kilka metrów i w ten sposób utrzymywał, można powiedzieć, prawne możliwości zamieszkania w tym wozie. To pozwalało mu przez pewien czas skutecznie opierać się działaniom administracji pruskiej. Później jednak Niemcy usunęli wóz, Drzymała zbudował lepiankę w końcu i ta lepianka została przez Niemców zburzona. Drzymała był zmuszony kupić inną działkę ze zniszczonym domem, który wyremontował. Poeta Józef Weissenhoff odwiedził Drzymałę tam w Cegielsku i dowiedział się o bardzo ubogim życiu rodziny. Postanowił tę sprawę nagłośnić. Doszło do tego, że prezydent Wolnej Polski, II Rzeczpospolitej, Ignacy Mościcki, przyjął Drzymałę i wyciągając do niego rękę, żeby go przywitać, Drzymała upadł na kolana i chciał tę rękę prezydenta, głowy państwa, ucałować. W tymże momencie prezydent chwycił Drzymałę za ramiona, podniósł go do góry i sam ucałował go w ramię, jak donosiły ówczesne gazety. Mało tego, postarano się o rentę dla Drzymałej i jego rodziny w wysokości 2400 zł polskich, co stanowiło równowartość rocznego zarobku robotnika wykwalifikowanego w tamtym czasie. Ponadto Drzymała otrzymał 15-hektarową działkę. Jego postawa stała się sławna nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Została upamiętniona w wielu utworach literackich, m.in. Sienkiewicza, Konopnickiej, a nawet Tołstoja. W 1939 roku, kiedy Polska doświadczyła agresji Niemiec hitlerowskich, Niemcy zniszczyli grób Drzymały, a małżonkę Michała wywieźli w głąb Niemiec i tam zmarła w 1942 roku.